jest mega inicjatywa, przynajmniej można się ubrać, fajnie wystroić i ja jestem jak najbardziej za. W szczególności, że uważam, że większość u nas imprez w Polsce jest takich, że jest jakaś premiera, to wszyscy się tak strasznie stroją, a uważam, że to jest zupełnie nieadekwatne. A dzisiaj mamy całkowicie wolną rękę i możemy się wystroić. Fajnie jest oddać trochę cześć i hołd całkiem niezłej kinematografii, więc wydaje mi się, że jasne, że super. Jeśli czujemy się częścią tego świata, wydaje mi się, że nic nam nie brakuje. Parę ostatnich lat to pokazało, no to jak najbardziej, super. Ja myślę, że oczywiście dla każdej aktorki, każdego aktora najlepiej by było być tam w Hollywood, na tym czerwonym dywanie, ale to, że jesteśmy tutaj dzisiaj, tak solidarnie oczekujemy na te Oscary, to jest coś wyjątkowego. Ja się bardzo cieszę, że jest taka impreza właśnie w Polsce i to jest bardzo słuszne, że tu jesteśmy. Oscary jest to wyjątkowa gala, jest to święto show biznesu. My mamy trochę mniejsze nasze podwórko, ale dlaczego nie świętować z wielkimi? Wydaje mi się, że każdy sposób i pomysł na to, żeby spędzać miło czas z przyjaciółmi, ze znajomymi, żeby wyjść, fajnie się ubrać i zobaczyć fajne rzeczy, porozmawiać z ciekawymi ludźmi, to jest zawsze dobry pretekst. Ja lubię czerwony dywan, nie zawsze mam na niego czas, bo jednak dzieci, praca, obowiązki, ale jak można, to dlaczego nie? Myślę, że to jest jakieś ukoronowanie zdolnych ludzi, ich ciężkiej pracy, emocji, które dają nam, no bo aktorzy, ich filmy, ich kreacje no, są śledzone przez miliony osób na świecie, więc dzisiaj niektórzy z nich dostaną, jak to się mówi, wynagrodzenia, że olbrzymia presja i napięcie z ich strony na tego Oscara jest olbrzymie, no bo każdy porządny, szanujący się aktor z tamtego świata, że tak powiem, kto ma Oscara, myślę, że czuje się spełniony. Jeżeli widzi się już taki czerwony, bywa tutaj ściankę, to jest ten klimat. Są fajni ludzie, możemy wspólnie, razem obejrzeć to ważne wydarzenie. No i każdy sobie zadaje to pytanie, kto dostanie Oscara. Ale fajnie jest, bo dzisiaj tak naprawdę te imprezy się podzieliły trochę. Jedna ogląda samą galę wręczenia Oscarów, a druga patrzy na to, kto co na siebie włożył w ten wyjątkowy, akurat jeśli chodzi o wręczenie Oscarów, wieczór. Dzisiejszego wieczoru to jest święto całego światowego kina, na całym świecie. A my mamy ogromne i zasługi w tym temacie i nie mamy się też czego wstydzić. Więc dlaczego nie mielibyśmy też świętować w tak wspaniały sposób i w takim fajnym gronie? Jest to miły moment, bo w niedzielę wieczorem już się nikomu nic nie chciało robić, a jednak ludzie się zebrali, panie się bardzo ładnie pomalowały. Przyszły tutaj wyczesane w sukniach do ziemi, tak jak ma być wieczorowo, więc to myślę bardzo miły event. No, powiem szczerze, jest dużo bardziej elegancko niż na balu dziennikarzy, na którym byłem ostatnio. Także, że to bardzo miłe, że fajny jest to event, bo jest to miły, mały, kameralny event za takie eventy. Bardzo mi się podoba, bardzo fajna impreza, cieszę się, że mogłam spotkać tyle fajnych osób, a przede wszystkim pogadać właśnie o filmach, o Oscarach i na ten temat, chociaż o modzie chwilę też było. Czuję się fantastycznie, pomimo tego, że nie uczestniczymy w rozdaniu Oscarów bezpośrednio, a tylko za pomocą fantastycznej transmisji telewizyjnej, to i tak jest super, bo pijemy sobie martini. Tak, ja też muszę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo miła atmosfera, wszyscy wyglądają naprawdę pięknie, co nie zdarza się często, więc naprawdę jest super. Bardzo mnie to cieszy, że w ogóle to wydarzenie, jakim są Oscary, jest tak przeżywane i tak w taki emocjonalny sposób podchodzi do tego całe środowisko, dlatego że uważam, że wiele inspiracji, zarówno jeśli chodzi o nominacje, o kreacje aktorskie możemy czerpać, ale również modowe inspiracje są dla nas bardzo istotne i to na jaką skalę to cały ten show biznes amerykański rozbuchał to wydarzenie, jakim są Oscary. To jest niezwykłe i myślę, że może i na szczęście u nas jeszcze aż tak daleko nie jesteśmy w tym posunięci.